Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na filmik z paczką wymiankową, którą już jakiś czas temu zrobiłam sobie z Kasią z kanału Siarka. Pomysł na tą wymiankę zrodził się jeszcze w starym roku, bo gdzieś na przełomie listopada i grudnia. Razem z Kasią postanowiłyśmy, że każda z nas napisze listę 20 rzeczy, które chciałobyśmy dostać, z czego później każda z nas wybierze 15 rzeczy, które później umieści właśnie w takiej paczce wymiankowej. Kasia swoją listę wysłała mi bardzo szybko, natomiast ze mną był jak zwykle problem. Ja swoją listę niepełną przysłałam Kasi, co nie zmienia faktu, że paczka, którą dostałam od Kasi, bardzo mi się podoba. W ogóle jestem niesamowicie zadowolona z tej wymianki. A zawartość tej paczki niesamowicie mnie satysfakcjonuje. I powiem Wam szczerze, że tak naprawdę jak jestem na YouTubie od 2 lat, to takich wymianek zrobiłam naprawdę niewiele, bo te paczki, które oglądacie, to są najczęściej paczki niespodzianki, które ja dostaję od dziewczyn i które ja również dziewczynom wysyłam. Ostatnią taką wymiankę robiłam sobie z Angeliką, którą serdecznie pozdrawiam, i to też była taka praktycznie w 100% zaplanowana wymianka, gdzie uważam, że taki sposób, jak z Kasią właśnie wybrałyśmy, jest najbardziej zdrowy i myślę, że dla obu z nas najbardziej taki satysfakcjonujący. Nie ma później jakichś takich dziwnych sytuacji, że może nam się coś w tej paczce nie podobać. Każdy mniej więcej wie, co dostanie, i to ma na celu jakby oczywiście sprawić, żebyśmy były zadowolone. Koniec tego gadania, pokażę Wam teraz, co znalazło się w paczce od Kasi. Pierwsza rzecz to Bielenda, kuracja parafinowa, maska na noc do przesuszonych szorstkiej skóry dłoni oraz twardej skóry stóp. Mimo tego, że ja takiej szorstkiej skóry na dłoniach i twardej skóry na stopach nie mam, to chętnie wypróbuję, ponieważ jeszcze nigdy takiej maski nie używałam. Kolejna rzecz to półmek z tarką, który od czasu do czasu można kupić w Biedronce. Ja już jakiś czas temu miałam taki półmek, który dostałam od Honoraty, którą serdecznie pozdrawiam. On u mnie się jak najbardziej sprawdził, więc cieszę się, że ten półmek znalazł się w mojej paczce właśnie od Kasi. Kolejna rzecz to maska do włosów z firmy Sajos do włosów blond i z pasemkami. Ja raz już miałam szampon i odżywkę z firmy Sajos. Niestety szampon w ogóle się u mnie nie sprawdził, a odżywka była całkiem niezła, więc tym bardziej się cieszę, że będę mogła wypróbować coś, czego wcześniej nie używałam. Kolejna rzecz to komin, taki w taką panterkę z takimi kolorami różu, fioletu, białego, takie kolory ombre, i powiem Wam szczerze, że gdyby to była apaszka, to bym się chyba mniej cieszyła. Ja generalnie nie potrafię jakoś tak fajnie założyć sobie apaszki pod szyję i szczerze mówiąc dlatego nie noszę apaszek, ale jeśli jest to komin, to już chętniej noszę. W takiej tutaj ozdobnej torebeczce były dwie bransoletki. Pierwsza z nich to jest taka niebieska z złotą kotwicą, a druga to jest taka różowa z białym i z takimi tutaj zawieszkami. I były również dwie kolejne bransoletki. Zaraz, gdzie one są? Są tutaj. I to są takie bransoletki złota i taka morelowa. Następna rzecz, która znalazła się w paczce, to jest olejek do kąpieli antycelulitowy z firmy Bielenda. Ja z Bielendy mam teraz taki dwufazowy płyn do kąpieli, który dostałam od Ani. Aniu, serdecznie Cię pozdrawiam. Bardzo dobrze ten płyn się u mnie sprawdza i mam nadzieję, że ten olejek, z tego olejku również będę zadowolona. Kolejna rzecz to dezodorant firmy Playboy. Ja o tym zapachu miałam wcześniej mgiełkę do ciała, z której byłam bardzo zadowolona. Bardzo ładny, taki przyjemny zapach, więc dezodorant na pewno też będę używać. Następnie regenerujące serum do stóp z firmy Evry, nie wiem. Wiem, że te kosmetyki można dostać w Rossmanie. Wiem, że są kremy do rąk i balsamy do ciała, więc tym bardziej jestem ciekawa, jak te regenerujące serum się u mnie sprawdzi. Następnie krem do rąk z maliną nordycką firmy Neutrogena. Uwielbiam malinę nordycką z Neutrogeny. W ogóle lubię kosmetyki z Neutrogeny i bardzo się cieszę, że ten kremik znalazł się również w paczce od Kasi dla mnie. Max Factor, puder prasowany. Kasia idealnie trafiła z kolorem dla mnie, co uważam za nie lada wyczyn tak naprawdę, kupienie komuś pudru i trafić idealnie. Następnie balsam antycelulitowy firmy Liren. Przyda się na pewno. Następna rzecz to 3 w 1 skoncentrowana bioodżywka do paznokci z olejkiem arganowym.
z firmy Celia. Bardzo się cieszę, że jest to odżywka do paznokci, ponieważ ja bardzo dużo teraz odżywek różnych używam do paznokci. No i ogromny sentyment mam do firmy Celia, więc tym bardziej się cieszę. Kolejna rzecz to perfumowany dezodorant firmy Adidas o bardzo takim przyjemnym, kobiecym, lekko słodkim zapachu. Następna rzecz to jest taki balsam do włosów, który daje efekt prostych i gładkich włosów i on jest również przystosowany do pracy przy wysokich temperaturach, więc coś idealnego dla moich włosów. Następna rzecz to kolejny kosmetyk z Max Factor i pogrubiający tusz do rzęs 2000 kalorii. Bardzo miło mi będzie do niego wrócić, ponieważ ja ostatnio ten tusz używałam będąc w szkole średniej, więc to naprawdę było trochę dawno. Również znalazły się, słuchajcie, dwa lakiery z firmy Venita Glamour, które mają taki dosyć szeroki pędzelek i one są, słuchajcie, w takich odcieniach takiego fioletu i takiej czerwieni z takim lekkim połyskiem. Niesamowicie podobają mi się te kolory. To są takie kolory, które ja teraz bardzo często na paznokciach noszę. Słuchajcie, następna rzecz to jest mój ukochany peeling enzymatyczny z firmy Ziaja do skóry wrażliwej. Ja nie wyobrażam sobie pielęgnacji mojej twarzy bez tego peelingu i wiem, że wiele osób jeszcze nie przekonało się do peelingów enzymatycznych, ale uwierzcie mi, te peelingi naprawdę działają cuda, więc zostawię go sobie na później, bo jeszcze mam odrobinę tego peelingu w użyciu, ale ten od razu zaraz otwieram, jak ten, który mam, skończy mi się. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest antycelulitowy peeling myjący z firmy Liren. Na pewno się również przyda. Ja powiem szczerze, że bo na pewno zwróciliście uwagę, że to jest kolejny antycelulitowy kosmetyk. Oczywiście mam celulit, nie wstydzę się tego, walczę z nim każdego dnia i zazdroszczę każdej dziewczynie, która tego celulitu nie posiada, więc dlatego się cieszę, że taki kosmetyk znalazł się również w pasce od Kasi. Słuchajcie, kolejna rzecz to intensywnie regenerujący balsam, również z Neutrogeny. Na pewno będę używać, uwielbiam, naprawdę uwielbiam Neutrogeny. Również, słuchajcie, w paczce od Kasi znalazły się dwa serduszka, które Kasia chyba wykona samodzielnie i są to serduszka z masy solnej. Powiem szczerze, że lubię, jak ktoś wysyła mi coś, co sam osobiście zrobił. To naprawdę jest bardzo miłe i te serduszka na pewno sobie zostawię. I słuchajcie, sprawdzam, czy jeszcze coś zostało, ponieważ za moment Wam pokażę, jak to wszystko było zapakowane, stąd też musicie mi wybaczyć, ale ja zobaczę, czy jeszcze po prostu coś tutaj jest. Na pewno jest jeszcze, słuchajcie, kubek, który dostałam od Kasi i to jest kubek z napisem Kubek Królewny, w którym były różnego rodzaju herbatki oraz słodycze, które ja już, wybaczcie, ale spałaszowałam. Niesamowicie podoba mi się ten kubek, mimo tego, że mam swoje ukochane kubki, na pewno ten dołączy do grona tych, które bardzo lubię. Bardzo miły gest, naprawdę tym kubkiem Kasia mi sprawiła ogromną przyjemność. I słuchajcie, szukam, czy coś jeszcze jest. Jest na pewno jeszcze jedna rzecz, która może Was troszeczkę zdziwić, dlaczego znalazła się w paczce wymiarkowej. Jest to pasta do zębów. Akurat jest to tutaj Colgate Max White One. Ktoś mógłby zapytać, jak można komuś wysłać pastę do zębów. Teraz Wam powiem, dlaczego ta pasta znalazła się w przesyłce, w tej paczce wymiarkowej od Kasi. Wcześniej dostałam taką paczkę niespodziankę też od Asi, od naszej Asieńki. I tam też była pasta, słuchajcie. Ja na początku roku przemyślałam sobie, czego zużywam najwięcej i zdałam sobie sprawę z tego, że najwięcej zużywam pasty do zębów i powiedziałam wszystkim tym, z którymi robię jakieś wymianki albo jakieś takie paczki niespodzianki, jeśli nie wiecie, co mi kupić, przyślijcie mi pastę. Pastę u mnie schodzi najwięcej, ja nie wiem, jak to jest. Owszem, przyznaję się do tego, myję często zęby, ale po prostu naprawdę pasty schodzi u mnie najwięcej. Stąd też pasta znalazła się również w tej paczce od Kasi. Sprawdzę jeszcze raz dokładnie, czy na pewno wszystko Wam pokazałam. A teraz Wam pokażę,
Dlaczego musiałam sprawdzić, czy oby na pewno wszystko Wam pokazałam? Ponieważ Kasia napisała mi jeszcze taki liścik, którego oczywiście Wam nie przeczytam, ale w liście było napisane, że ta paczka ma wyglądać jak taki troszeczkę większy glossy box. Dlaczego? Dlatego, że wszystko było ukryte w olbrzymiej ilości takich gazetowych ścinków, co naprawdę sprawiło mi ogromną radość szukanie tych wszystkich kosmetyków właśnie w tych ścinkach. I powiem szczerze, że myślałam na początku, że już wszystko wyciągnęłam, a później się okazało, że jeszcze były dwie rzeczy. Kochani, to by było na tyle, jeśli chodzi o wymiankę z Kasią. Ja Kasi bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie rzeczy. Mam nadzieję, że moja paczka również przypadła Ci do gustu. Oczywiście zapraszam Was na kanał Kasi. Link do jej kanału znajdziecie pod filmikiem. Was bardzo serdecznie zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików. No i cóż, dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam. Pa!